Dzień dobry, dzień dobry. Paczek coraz więcej, paczek coraz więcej. Chodzimy dzisiaj już labiryntem po domu, a to oznacza tylko jedno. Czas się wyprowadzić już tak na poważnie, więc zabieramy się za śniadanie i robimy tak zwane sprzątanie lodówki, bo wcale tu już wiele rzeczy nie zostało. Resztki warzyw, jajeczka i robimy omlecik i lecimy z tym wyprowadzkowym dniem. Mówię, że nawet jajek mamy na styk 4. Gdzie my w ogóle zjemy? Na stojąco? Patrz, co tu się dzieje. W salonie nie lepiej, albo na sofie? Masakra. Wczoraj każdy nasz dzień ostatnio kończył się około północy, a wczoraj pakowaliśmy do pierwszej. Ja już po prostu ledwo stałam na nogach. Karol, bo a propos tej rolki, to jest po prostu lifehack przeprowadzkowy, właśnie taka cienka. Folia bąbelkowa w formie tej rolki, więc Karol jak taki gość na produkcji ucinał i podawał mi, a ja przekładałam talerzyki, kubeczki, jakąś tam zestawę, więc takie najcięższe, powiedzmy, rzeczy staraliśmy się spakować. Ale tylko kropla w morzu tego, co jeszcze zostało, więc nie wiem. Powinniśmy dzisiaj już tutaj w większej mierze zakończyć przeprowadzkę, ale się na to chyba nie zanosi. Dla mnie i dla dzieci to już była ostatnia noc tutaj jeszcze. A Karol jeszcze będzie dzisiaj tu spał, bo ma granie. Więc będzie miał wieczorem sprzątanie i pakowanie i po cichu liczę na to, że spakuję wszystko i nie będę musiała tutaj w weekend już wracać, pakować, tylko ewentualnie troszkę posprzątać i tak dopieścić detale, żeby nowi nabywcy też tak poczuli się miło i fajnie, że weszli do ładnej przestrzeni, a nie do takiego jakiegoś tutaj bajzlu, więc chcielibyśmy zostawić mieszkanie w ładnym stanie rzeczy. To będą warzywa z omletem. Potroję wszystko, co mam. Jeszcze. Zapraszam, na ostatnie śniadanie przy tym stole, w tym mieszkaniu. A dziękuję. Już idę. Ale fajnie. W sumie nie wiem, wczoraj miałam takie zjazdy, no ja mam paciarkę. A dzisiaj tak jest, ale fajnie. Ja mam zjazd po tej krótkiej nocy. No mnie też plecy bolą strasznie. Wiesz, my nie planowaliśmy tej przeprowadzki jeszcze. Ile miesięcy temu? Ale tam jak nagrywałam Q&A, może 4? W lecie? Że się nie przeprowadzamy. Jeżeli tę przeprowadzkę, jaką planujemy, to z pokoju do pokoju. I nie upłynęły może 2 miesiące i pojechaliśmy oglądać ten dom. Wszystko przez tą dziurę ziemi, przez tę płytę. A bo była dobra, obok. Bo była dobra cena, okazało się, że tam nic nie ma. To nie za to, co było napisane w ogłoszeniu. No. I wtedy zaczęliśmy szukać. I od tego się zaczęło. Nie ma tutaj żadnego sensownego kadru, w którym nie byłoby po prostu wszędzie jakiegoś bajzlu i bałaganu. Ja już się przebrałam, bo najwyższy czas się ogarnąć i spiąć swoje siły, spiąć się do pracy. Zaraz przyjeżdża ekipa, czyli moi wujkowie. I w ogóle to jest przedziwna historia, bo właściwie to prześmieszna, bo oni nas tutaj wprowadzali, że tak powiem. Oni nam tutaj pomagali wyremontować, wymalować i wykończyć to mieszkanie, a teraz przyjeżdżają nas stąd wyprowadzić. Także po prostu taka klamra kompozycyjna tego mieszkania, że najpierw nam pomogli, żebyśmy tu mogli zamieszkać, a teraz nam pomogą, żebyśmy mogli stąd się wynieść i przenieść na inne lokum. Także czekamy właśnie na naszych pomocników i będziemy pakować, będziemy wozić. To znaczy pewnie oni bardziej będą pakować, bo na dzisiaj naprawdę zostały ciężkie elementy. Zostały komody, zostały łóżka dziecięce, materac i tak dalej, więc oni muszą to popakować. Tam w komentarzach się mnie pytaliście w ogóle, co z umeblowaniem. My to mieszkanie sprzedajemy w ogóle praktycznie ze wszystkimi meblami, jakie tutaj były. Wszystko tu zostaje, oprócz właśnie tych komod, które posiadamy, materaca, krzesła do karmienia
i regałów dziecięcych i tych rzeczy dziecięcych. Cała reszta, sofa, cała kuchnia, stół, RTV-ki, wszystko, wszystko, wszystko zostaje. Nadeszła chwila prawdy. A czekam, gdzie to dałem na stół mokre, brudne. No to pomyślałeś faktycznie. No, tak mi kazałaś. Nie, powiedziałam chodź do kuchni. Aha. Nie powiedziałam daj to na stół. A nie powiedziałaś na co zapraszasz? Do kuchni, że miałam ci miejsce na podłodze. Okay. Smacznego, drugiego śniadania. Wezmę jeszcze nóż do kanapki i lecimy. No, to jest twoja chwila prawdy. Daj się numer dwa. Ja już jak te nie siądą kolory tego żyrandolotu, ja nie wiem. Nie, to wtedy te oddajemy i zamawiamy kolejne. I zamawiamy kolejne? Jak już nie siądą, to jest jeszcze jeden. To jest jeszcze jeden. Nie, już się przekręcę z tymi żyrandolami. Głęboki oddech, trzy. Jedziecie na tej. No, odmawia się tego. To? Idealnie. To jest to? No. To jest to? Idealnie. Na pewno? O, fajne. A te kulki są tak jakościowe. No, dobre są. Naprawdę, jak zamówiłeś tamten z czego? Z Gamby czy z czegoś tam? To nawet Sigma. Te kulki nie były takie. Aleluja! Dobra, będę podziwiał. Będę go podziwiał. Dobrze, to nie jest czas. Ja się panem gdzieś widziałem, to jest czas. If I only knew how to make it true, we could write a new ending for you. You can pick and choose. All you gotta do is play the whole thing through. And if I only knew how to make it true, we could write a new ending for you. You can pick and choose. I wasn't okay, I made it look the way I'm saying you deserved it. Sometimes it just happens that way. Sooner or later, we can become strangers. Someday, somewhere. Pierwsza partia rzeczy już pojechała. Chłopaki tak po prostu szybko działali, że 20 minut wszystkie pudełka były zabrane z domu i w godzinę dosłownie zapakowali większość rzeczy. I teraz pojechali rozpakowywać tam naszego domu. Ja kończę pakować kuchnię i zrobiłam sobie tutaj takie stanowisko, bo teraz zostało mi zapakować szkło, więc pakuję do dużego kartonu szkło. Jak już ich mamy, to żeby wykorzystać pomoc tyle, ile się da, że potem to już nam zostanie, no już takie drobniejsze rzeczy i takie, które i tak potrzebujemy jeszcze dzisiaj, więc naprawdę myślę, że całkiem nie najgorzej to poszło. Do zabrania i tak jest jeszcze materac, jedna komoda. Regał na książki, ale wszystko powoli idzie do przodu, powoli ubywa, już się jakieś przejście na mieszkaniu robi, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że malutki cały czas teraz śpi i ja mogę tutaj sobie pracować, działać i wszystko składać. Więc z kuchni zostało mi tylko kilka szklanek do wzięcia, szuflada ze sztućcami i tutaj takie podstawowe, co mamy, kawy i herbaty. I kuchnia jest spakowana. Resztę rzeczy, resztę ubrań i podstawowych nasze rzeczy pakuję w walizki. I to nie z wygody, żeby wiecie, pierwsza noc, żeby było wiadomo, co na siebie założyć i tak dalej. Tylko niestety nie przeprowadzamy się na ten moment do naszego nowego domu. Niestety wszystkim właśnie najgorsze jest to, że musimy się wyprowadzić. Tak naprawdę wyprowadzamy się wcześniej niż gdzieś tam początkowo zakładaliśmy. To po pierwsze, a po drugie to... Prace na budowie się nam tak opóźniają, wszystko jakoś tak zwolniło. My przyspieszyliśmy, a wszystko na budowie zwolniło. Panowie też tam starają się robić co mogą, jeśli chodzi o czas, ale to albo ktoś się rozchorowuje, albo kogoś nie ma, albo coś jest jeszcze niegotowe i na wszystko gdzieś tam musimy czekać i tak prace się naprawdę nam rozciągają bardziej niż zakładaliśmy. No i tak jak Wam wspominałam w Q&A, nie wprowadzimy się, póki nie będzie drzwi, chociaż. Już rozważaliśmy naprawdę, żeby się wprowadzić bez tych drzwi,
Tam właśnie rozmawiałam z niektórymi i mówili, że zawsze można to zabezpieczyć. Czy na przykład jakąś pianką i styropianem, czy czymś, że dałoby się bez tych dni mieszkać, tak żeby tych kantów takich ostrych nie było. Żeby sobie nikt nie zrobił krzywdy. No ale wiecie, no niestety nie są dokończone pewne rzeczy. Dzisiaj dopiero panowie kończą montować kuchnię, która jeszcze nie ma uchwytów, no bo akurat tutaj uchwyty nie przyszły. Dzisiaj pan dopiero montuje schody. Czekamy na jodełkę, bo zabrakło nam jodełki. Przez te docinki na korytarzu, których jest bardzo tam dużo, zabrakło, nie wiem, czy A, czy B, no bo jodełka ma dwa kierunki, więc tego jednego kierunku zabrakło, więc czekamy na jodełkę. Zanim jeszcze w ogóle to wszystko nam wysprzątają, zanim będzie biały montaż, zanim łazienki, zanim szafki w łazienkach, to naprawdę wszystko zejdzie. Tutaj mój wujek się śmiał, że to takie jeszcze bite dwa tygodnie tak naprawdę czekania, a drzwi, finalnie, to był taki gwóźdź do trumny po prostu. Jak usłyszałam, że drzwi będą montowane najwcześniej po 4 lutym, to po prostu się załamałam. Wzięłam taki głęboki oddech i po prostu... Serio? No niestety. No i właśnie tak to wyszło, że wylądowaliśmy teraz na walizkach. Na szczęście rodzice i jedni i drudzy są otwarci i nas po prostu przyjmą na ten czas, że nie wylądujemy całkowicie gdzieś na przykład na wynajmie. Bo to już w ogóle by była tragedia, żeby się dwa razy tak naprawdę przeprowadzać. Więc tak na siłę te wszystkie rzeczy wywieźliśmy tam do naszego nowego domu. Jeden pokój jest już, powiedzmy, że praktycznie gotowy, więc ten pokój zrobiliśmy z niego graciarnię i tam pojechały te wszystkie rzeczy, chłopaki to wszystko tam zakleją jeszcze taśmami. No bo tam ciągle jeszcze są jakieś prace, ciągle coś ktoś tnie i ten pył gdzieś tam cały czas się unosi. Mam nadzieję, że to... Ten pył kiedyś nam nie wyjdzie i że cały czas nam nie będzie wychodził, tylko że uda się jakoś to wysprzątać i wszystko wyciągnąć. Ale powiem wam, jestem trochę przyłamana. Naprawdę, ta perspektywa tego, że to się wszystko tak odciągnie w czasie, jakoś nie napawa mnie optymizmem. Ja nie lubię się też innym zwalać na głowę. To nie jest takie proste komuś się sprowadzić z trójką dzieci, z maluszkiem i w ogóle, no... Każdy już się nauczył żyć osobno, my też się nauczyliśmy żyć osobno tak naprawdę. I teraz nagle zwalamy się komuś na głowę. Wiem, że to jest etap przejściowy i może i trochę dramatyzuje, ale każdy już chciałby być na swoim tak i nikomu nie zawracać tyłka, że tak powiem. A niestety no fizycznie się nie da, więc ta przeprowadzka jest dodatkowo trudna przez to, że musimy co chcemy wywieźć tam, to musimy wywieźć. Co musimy zabrać ze sobą, to musimy zabrać ze sobą, żeby nic nie zapomnieć też na ten, nie wiem ile, dwa i pół tygodnia. Mam nadzieję, że szybciej, ale nie sądzę, że to się przyspieszy. Teraz naprawdę na wszystko się tak długo czeka. No, chciałam wam się po prostu pożalić, bo jest mi naprawdę z tym ciężko. Nie dość, że ogólnie jakby powoli dochodzi do nas to, że opuszczamy to miejsce i tak trochę dziwnie jest. A że nie jedziemy na swoje, tylko na takie, powiedzmy, ferie? Naprawdę, staram się szukać plusów w głowie czasami, że zrobimy sobie takie ferie, że sobie odpoczniemy. Właśnie nawet dzisiaj rano wstałam taka zadowolona, zresztą jak widzieliście na początku filmu, wstałam taka zadowolona i tak sobie myślałam, że w sumie to ma swoje plusy, w ogóle jakie to jest echo. To ma swoje plusy też, że nie przeprowadzamy się od razu tam, bo z tego ferworu walki tutaj z przeprowadzką, z wykańczaniem, ze wszystkim wpadłabym w kolejną robotę, czyli wyciąganie wszystkiego, jakaś segregacja, sprzątanie szafek, sprzątanie tego, tamtego, układanie, organizacja, a gdzie jest to, a gdzie jest tamto i wszystkiego szukanie. Więc to ma plus taki, że na te dwa tygodnie, załóżmy dwa tygodnie, przeprowadzamy się gdzieś, gdzie mam totalny chill. Wiadomo, kontroluję tam, co się dzieje podczas wykańczania naszego domu, ale nie ma tego wszystkiego, nie ma tego szaleństwa. Mogę sobie na spokojnie nawet jeździć wieczorami, myć sobie tam, czyścić kuchnię, organizować, kupować organizery, spokojnie sobie codziennie coś wypakowywać, rozkładać i mieć taki czas i swobodę na to, żeby sobie wszystko tam poukładać, a nie tak wszystko naraz ze wszystkimi dookoła. Więc taki plus tego wszystkiego znalazłam. Poza tym też sobie tak rodzinnie spędzimy czas, bo ostatnio przez tą przeprowadzkę, przez wykańczanie domu zaniedbaliśmy trochę naszą najbliższą rodzinę, no bo nawet nie mieliśmy kiedy fizycznie do nich jeździć. No niestety, tak to wygląda, że czasu nam naprawdę brakowało nawet na takie spotkania. U nas też nie było za bardzo warunków na to, żeby kogoś przyjmować.
Więc chociaż tyle, że nadrobimy sobie ten czas, dzień babci, dzień dziadka, więc to też akurat wszystko na plus. No i mam nadzieję, że po prostu jakoś ten czas przetrwamy, przeżyjemy i już niedługo zobaczycie filmy z naszego nowego domu. Faktycznie, że się już tam przeprowadzimy na tyle, na ile nam się uda. Coś będzie skończone tak, żeby móc mieszkać, ale i tak jeszcze sporo pracy przed nami, więc... Więc wbijam sobie do głowy, że jedziemy na ferie, jedziemy pochillować, odpocząć przed kolejną przeprowadzką i pracą tam fizycznie na miejscu. Więc teraz moja walizka i Karola już jest zapakowana, pakuję jeszcze ubrania dla Oliwierka i dla Kubusia, bo już reszta jest zapakowana. I idę po dzieci do przedszkola i ruszamy tak naprawdę do rodziców. Wiadomo, że wszystko jeszcze musimy zapakować do samochodu, ale jedziemy. Więc trzymajcie kciuki. Opadłam. I mam nadzieję, że jak trochę odpocznę, to wróci humor, wróci nadzieja i wróci taka pozytywna energia, bo teraz mam totalny zjazd. Pabudka, jestem u babci! Jest śnieg, tak! Jest śnieg, dotarliśmy do babci! W końcu! Już noc nas zastała po prostu. Noc już jest, Kubuś? Jest ciemno? Czy jest lampa? Świeci lampa, tak? Zimno. Jest zimno, założymy czapę. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Są priorytety w życiu. Dokładnie. Auto nie jest najważniejsze, ważniejszy jest telewizor. No, niech będzie i tak. Nie wiem, jak youtuber może bez telewizora żyć. On nie ogląda YouTube. Kto on? Youtuber. Złapię 5G. O, dzisiaj wyszła lepsza, ale i tak mocna. Mogę przetestować w Playu 5G. Zrobiłam z podwójnego. Tylko 5 dych to będzie kosztowało. Espresso. Każdy mówi swoje. Ja mówię do ciebie, ty mówisz swoje. Nikt nikogo nie słucha. Oliwier, słyszałeś? Ale to czekaj. Jak to w końcu pojedę, co ty dzisiaj zrobiłaś? Podwójne espresso, tylko że dużo mniej. Wczoraj go przelałam pół kubka. To ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Kinder Bueno i Knoppers. To będzie łatwiej jeść. Ja biorę Bueno. Tak? Poważnie? No. Bo ja lubię Knoppersa. Poważnie? No. Ja tylko Kinder Bueno. A jak Knoppers? Ja jestem orzeszek i śmietanka. Ostatni spacer, ostatnie ujęcia. W ogóle jest echo. Ale już jest pusto. Jakieś uczucia, jakieś emocje związane z przeprowadzką, z tym, że opuszczamy to miejsce? Jakieś refleksje? Jeszcze trochę zostało. Nie wiem, co powiedzieć. Za dużo się dzieje na raz. No nie. Są emocje różnej maści. No ale niemniej jednak trochę czasu tutaj spędziliśmy, więc... 5 lat. No, praktycznie 5 lat. Gadymy. Także ostatnie ujęcia z tego mieszkania. Żegnamy się, już więcej na vlogach tej scenerii nie zobaczycie. Miejmy nadzieję, że już niedługo idzie nowe i widzimy się już w nowej odsłonie, w nowym domu i do zobaczenia niebawem. Nie wiemy, gdzie włączyć światło, bo na dole jeszcze lamp nie mamy, nie, ale już... Drogi, ale zabezpieczyłbym. Ale już blacik jest. Kurczę, ale on dobrze wygląda. Dobrze. Fajnie, bo od środka też ma te żywy. Tak. Kuchnia już tutaj jest w większej mierze zamontowana, tylko tych frontów tutaj brakuje. Wszystko już jest wsadzone. Patrz, indukcja jest. Indukcja. Nie, może będzie wylada. Jaki źle wyczesany. Ej, jest kamyczek. Co ty mówiłeś, że kupiłam zły? Dobry kupiłam, chyba że brudny. O, było. O, to jeszcze tego. Ten nie działa. Działa. Z kamyczkiem kupiłam. Jednak? Tak, dobry kupiłam. Nasz lamelek i twój barek. O Jezus, patrz co tu się dzieje. To już jest wszystko do mycia. To jest nie za... To ja na drugiej stronie. Popatrz, mężu, tu jest twój barek. Tak. Już niedługo zobaczysz na mnie w nowej kuchni. Będziemy tu gotować. I tam. I kręcić. Witamy dzisiaj na śniadanie. Prezentujemy wrzonki z awokadem. I z jajeczkiem z tego. Ale ja tu z miejsca. No. Ile blatu. W ogóle
Mam wrażenie, że ten plac jest dużo wyższy niż my mieliśmy. Fajnie miał być wyższy. Wczoraj wieczorem już padłam, tak naprawdę miałam już taki jakiś emocjonalny zjazd, że stwierdziłam, już nic nie będę nagrywać, bo chciałam wam coś pokazać i stwierdziłam, że jak już dzisiaj wstanę z nową energią, z nową siłą, to dopiero wam pokażę, więc mamy kolejny dzień wieczorem i przyszła paczuszka z mojej ulubionej pielęgnacyjnej firmy. I chyba w końcu czas na jakiś wieczór dla siebie, na relaks, na odpoczynek, na pielęgnację dla mojej skóry, która ostatnio też wymaga odpowiedniego nawilżenia i takiego dopieszczenia przez to wszystko, co się dzieje i moje ciało, i ja sama też potrzebuję trochę odpoczynku, relaksu. A jak może pamiętacie, może nie, jeśli oglądaliście gdzieś tam letnie vlogi, to zawsze, gdy jestem u mamy, to robię sobie tutaj wieczorną rutynę i robię sobie taki relaks, kąpiel w wannie, bo do tej pory wanny jeszcze nie miałam, ale już niedługo będę miała wannę, ale zanim, to stwierdziłam, że jeszcze skorzystam z czyjejś wanny, skoro ja jeszcze nie mogę w swojej się wykąpać. Zaraz sobie zrobię kąpiel, ale zanim, to zmyję sobie makijaż i pokażę wam, co sobie zamówiłam, bo mam kosmetyki, które z tej firmy zamawiam sobie tak regularnie i sobie je tam kontynuuję, gdy mi się skończą. Ostatnio miałam przerwę od tych kosmetyków i po prostu już tak za nimi tęskniłam, że stwierdziłam, remont swoją drogą, wykańczanie domu swoją drogą, ale coś dla siebie w tym wszystkim też muszę sobie kupić i odżałowałam te pieniądze, no bo te kosmetyki, no dla mnie na przykład nie są tanie i dać za taką pielęgnację, powiedzmy w miarę pełną około 600 czy 700 zł, no to nie jest mało. Więc stwierdziłam, że w tym czasie też coś mi się należy, też chcę o siebie zadbać i właśnie zamówiłam coś innego i coś więcej niż do tej pory. Zaraz wam pokażę właśnie, co sobie tym razem wybrałam i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Już po raz kolejny krem pod oczy jest naprawdę genialny, rewelacyjny, świetnie sprawdza się pod oczy. Wiem, że wiele z was gdzieś tam kupuje te kosmetyki z mojego polecenia i naprawdę też jesteście zadowolone i czujecie ten luksus. Na drugie bądź trzecie tego właśnie kremu na noc, ale mam tutaj trzy rzeczy, których jeszcze nigdy wcześniej nie miałam. Po pierwsze, zamówiłam sobie takie serum, to jest już serum do twarzy na dzień i na noc, takie redukcja przebarwień, zaczerwienień, plam pigmentacyjnych i tak dalej. No, ujędrnienie i odmłodzenie, no to już w moim wieku powoli musi gdzieś tam już wchodzić, więc to serum sobie dzisiaj też wypróbujemy. I mam też coś takiego, co bardzo gdzieś tam jest zachwalane, czyli taki efekt mikrodermabrazji, taka jakby trochę peeling. No, ponoć to ma naprawdę dawać bardzo dobre rezultaty na skórze, więc tego produktu jestem bardzo, bardzo ciekawa. I do tego, zamiast kremu klasycznego na dzień, peptydowy krem. I to właśnie już jest, powiedzmy, taki bardziej przeciwzmarszczkowy. Zawiera też jakieś tam delikatne kwasy. Patrzyłam też na stronie, czy tych wszystkich produktów można używać podczas karmienia. Wszystko jest ok, bo te, które nie były dozwolone, to były właśnie opisane, sygnowane tym, że nie są zalecane ani w ciąży, ani podczas karmienia. Więc taki zestawik tym razem sobie sprezentowałam i zaraz to wszystko sobie ponakładam, poczytam, jak to używać, wleję sobie wodę do wanny, wrzucę sobie jakiś płyn i zrobię sobie taki wieczór dla siebie. Czasami lubię też sobie włączyć jakąś relaksującą muzykę do tego wszystkiego i tak się wyciszyć i poczillować. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise. Nakładam sobie właśnie to Baby Face Therapy i to ma takie mikrogranulki, jakby tutaj był taki mikropiasek i powinno się to wmasowywać, robiąc taki delikatny masaż i zostawić na 10-15 minut. No, jestem bardzo tego ciekawa. Bardzo dawno nie robiłam sobie peelingu, więc mam nadzieję, że moja skóra trochę, no, odwdzięczy mi się za to, bo moja okolica tutaj żuchwy i broda to ostatnio naprawdę pozostawia wiele, wiele do życzenia, ale wszystkie stresy, wszystko co się teraz dzieje, jednak na skórze wychodzi. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit.
ten efekt mikser dermabrazji to po prostu już mi się podoba, bo nie dość, że skóra jest taka odświeżona, to w ogóle jest taka gładziutka, jest taka miękka, taka naprawdę, taka polchniutka, taka sprężysta. Więc teraz pojedziemy sobie z tym skin serum. Tutaj właśnie bardzo mi się podoba w tych opakowaniach to, że one są takie wykręcane, więc są też bardzo higieniczne w użyciu. Tutaj było napisane, żeby sobie wycisnąć dwie pompki tego serum i sobie wklepać na całą twarz. Delikatnie sobie to wklepujemy i na to wszystko dzisiaj krem tradycyjnie, ten Wonder Face pod oczy. Wystarczy jego pompka, bo on po prostu jest tak gęsty, tak treściwy, że ja nawet czasami resztę tego kremu to sobie wklepuję na usta. Ostatnio mam strasznie spierzchnięte usta, więc ustom się przyda. Na noc też sobie wklepuję na powiekę. Mam trochę ujędrnić i dopalić, nie tylko okolice pod okiem. Powieki też na noc czasem gdzieś tam opadają i tracą jędrność, więc okolice powiek górnych też warto sobie nawilżać. I nie używałam nigdy tego peptydowego kremu, więc dzisiaj jego użyjemy na wieczór. I w tych kremach jest fajne to, że teraz zmienili opakowania i są takie fajne wyciskane, takie na klik, więc generalnie wszystko powinno z tego kremu do końca zostać wykorzystane. Takie spa dla siebie byłoby naprawdę potrzebne po tym intensywnym czasie. Od razu czuję się taka odświeżona, zadbana, wypielęgnowana, że coś w końcu zrobiłam dla siebie, a nie tylko oglądanie żyrandoli, płytek i tego typu historii. Ja idę sobie teraz jeszcze chillować, niech to wszystko się wchłania, ta pielęgnacja. A z Wami się już żegnam i mam nadzieję, że kolejny vlog, jaki się już pojawi, to już będzie z nowego domu, że już po prostu, że już jesteśmy blisko, że już zaraz się wprowadzamy i że wjeżdżamy. Myjemy, czyścimy i układamy, organizujemy i jesteśmy już u siebie na swojej nowej, pięknej, miejmy nadzieję, przestrzeni, więc z Wami się już żegnam. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Bujaczki!